Problem nie jest pisany po to, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy, tylko po to, żeby dostać głosy idiotów. A idioci nie wierzą w to, że jak się obniży podatki, to spadną ceny, tylko ci wierzą w to, że rząd weźmie 500+ i im da w rękę. I niestety, ja rozumiem, że ludzie rozsądni, których jest w Polsce 1 czy 2%, doskonale wiedzą jak trzeba, natomiast my chcemy walczyć o 15%. No i musimy mieć 10 razy więcej głosów idiotów, no i wpisuje się do programu. To wtedy to zrozumie, że państwo stworzy to, państwo pomaga i tak dalej. No bo gadanina, że my obniżymy podatki, to a dlaczego mieliby obniżyć ceny mieszkań? Tak odpowiada, że człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o tym, jak działa gospodarka. A więc po to, żeby dostać ich głosy, trzeba wygadywać głupoty, no i nic tego nie podoba. Jeżeli będziemy mogli mieć wpływ na władzę, to oczywiście wiemy, co jest sensowne, a nie to, co jest w tym programie. Bo jeszcze raz mówię, ten program służy do zdobycia głosów wyborców, a nie do realizacji, żebyśmy to jasno powiedzieli. Więc my nie ponosimy, ani kolega Winnicki, ani ja, ani kolega Brown, my nie ponosimy tutaj odpowiedzialności za ten program, który powtarzam, nie jest programem żadnej z trzech partii, które są Federacji. Jest to program mówiony po to, żeby ludzie na nas zagłosowali.